Znaleźć prawdopodobieństwo wyrzucenia pary w rzucie dwiema sześciennymi kostkami do gry. Zastanówmy się, co to jest za zdarzenie, o które nas tutaj pytają. Para, czyli to jest taka sytuacja, kiedy na obu kostkach wypadnie dokładnie ten sam wynik, czyli na przykład dwie jedynki, albo dwie dwójki, dwie trójki, i tak dalej. To jest para. No to wiemy już, jakiego zdarzenia prawdopodobieństwo chcemy obliczyć, a teraz. Musimy zobaczyć, jak wygląda przestrzeń wszystkich zdarzeń elementarnych w naszym problemie, w naszym zagadnieniu. No to najpierw wymieńmy wszystkie możliwe wyniki, jakie mogą wypaść na kostce numer 1, czyli mamy kostkę numer 1. No to na pierwszej kostce mogą wypaść wszystkie liczby od 1 do 6, czyli 1, 2, 3, 4, 5 lub 6. No i to samo będzie dla kostki numer 2, czyli na kostce numer 2 mogą wypaść znowu liczby od 1 do 6. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to teraz wypiszemy sobie, jakie są wszystkie możliwe pary. No bo wiemy, że jak na pierwszej kosty wypadnie 1, to na drugiej może wypaść dowolna liczba i tak dalej. No to może wypiszemy je tutaj w formie takiej tabelki, żeby się nie pomylić, żeby dokładnie Wymienić wszystkie możliwe wyniki i potem umożliwi to nam obliczenie odpowiedniego prawdopodobieństwa. Czyli tutaj dodamy jeszcze pionowe linie mniej lub bardziej pionowe. Dobrze, no to wypiszę może wszystkie te pary. Czyli jak na pierwszej kostce, co wypadnie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak samo tutaj. 4, 5, 6. Wypiszę pracowicie wszystkie możliwe pary, żebyśmy lepiej sobie wyobrazili, jak ta przestrzeń zdarzeń elementarnych tutaj wygląda. Co to, to, co teraz robię, to wypisuję elementy przestrzeni zdarzeń czy zbioru zdarzeń elementarnych. A tutaj zdarzeniami są wyniki rzutu dwiema kostkami. Teraz tutaj na drugiej kostce wypada zawsze jedynka. Czyli jak mamy rzut dwiema kostkami, no to przestrzeń zdarzeń To przestrzeń zdarzeń stanowią wszystkie możliwe wyniki. Zakładamy, że wszystkie te możliwe wyniki są jednakowo prawdopodobne. Tutaj ja stawiam przecinek wszędzie, żeby wiadomo było, że to jest para liczb, a nie liczba dwucyfrowa. Na przykład. Tu są piątki, i w ostatnim rzędzie mamy same szóstki. Wypisaliśmy wszystkie możliwe pary. Ile ich jest? No, jest ich dokładnie 36, dlatego że nasza tabelka wyników ma 6 kolumn i 6 wierszy. 6 razy 6 to jest dokładnie 36. Czyli nasze prawdopodobieństwo, które jest stosunkiem ilości zdarzeń elementarnych, które sprzyjają naszemu zdarzeniu, którego prawdopodobieństwo chcemy obliczyć, do ilości wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych, których w tym wypadku jest 36. A ile jest tych zdarzeń, które sprzyjają naszemu zdarzeniu? No, policzmy je. Tu mamy parę jedynek, parę dwójek, parę trójek, parę czwórek, parę piątek i parę szóstek. Czyli jest to dokładnie sześć takich par. Możemy skrócić ten ułamek przez sześć i w mianowniku będziemy mieli sześć, a w liczniku będziemy mieli jeden. Czyli prawdopodobieństwo tego, że w rzucie dwiema kostkami do gry dostaniemy parę jest równe dokładnie 1 szósta. Tutaj zwracam Waszą uwagę jeszcze na jeden bardzo istotny element. Jak wypisywałem wszystkie możliwe wyniki, to na przykład mieliśmy takie elementy tabelki jak 1, 3, 3, 1, czyli rozróżniałem takie przypadki, kiedy na pierwszej kostce wypadła jedynka, a na drugiej kostce wypadła trójka. Od takiego przypadku, kiedy na pierwszej kostce była trójka, a na drugiej jedynka. I tak należy to robić. To znaczy, zawsze należy zakładać, że te kostki są rozróżnialne. Na przykład jedna jest fioletowa, druga jest zielona, czy coś w tym rodzaju. I po to, żeby poprawnie obliczyć liczbę wszystkich możliwych przypadków, które są tak samo prawdopodobne, trzeba właśnie te wyniki rozróżniać. Czyli dlatego mamy tutaj dokładnie 36 możliwych wyników. A wynik zadania. Prawdopodobieństwo jest równe 1 szósta.